Kontrakt z Indiami może uratować łabędzki Bumar, chociaż nie wszyscy są tego pewni. 17 stycznia podpisano kontrakt na dostawę 204 sztuk wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3. Strona polska wcześniej dostarczyła już do Indii 352 pojazdy WZT-3. Firma zamawiająca jest przedsiębiorstwem sektora publicznego kontrolowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej Indii. Z nowego kontraktu cieszą się pracownicy Bumaru. Jednak, jak mówi prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, powinni mieć też powody do obaw, bo może się okazać, że kontrakt ten nie tylko zakładu nie uratuje, ale go zrujnuje. Nie chciałbym, żeby się powtórzyła sytuacja sprzed paru lat, kiedy to wskutek wykonania kontraktu dla Malezji nastąpiły zaległości w opłacie podatku VAT, który nie wiem dlaczego akurat przez Łabęcki Bumar jest płacony, dlatego że czołgi były eksportowane i nie powinny być w ogóle tym podatkiem obciążone. I ta sytuacja obciążyła na tyle zakład, że zdekapitalizowała go de facto. Mianowicie przez prezydenta miasta wykonującego zadania administracji rządowej przeszło rozliczenie podatku VAT na kwotę ponad 50 milionów złotych. Czyli ogromna kwota zapłaconych, nie wiem z jakiego tytułu, należności. Bumar, nie mając gotówki, opłacił tę należność, przekazując halę i inny majątek. Prezydent musiał to przejąć w imieniu Skarbu Państwa. Operacja ta poważnie obciążyła miasto, bo miasto nie powinno się zajmować zarządzaniem obiektami przemysłowymi. Gdyby taka sytuacja miała się powtórzyć, to według prezydenta mógłby być to koniec łapęckiego zakładu. Właśnie dlatego prezydent Gliwic spotkał się niedawno ze związkowcami z Bumaru. Przekazał im swoje obawy i, jak mówi, część z nich także je podziela. Myśmy za dużo jako miasto włożyli pieniędzy, zainteresowania, czasu w ratowanie Bumaru, żeby teraz wskutek mało odpowiedzialnych czy niekorzystnych dla gliwickiej firmy działań centrali warszawskiej, żeby to wszystko miało być zmarnowane. A do tego jeszcze zagrożona praca dla ponad 2000 ludzi zatrudnionych w Bumarze. Bumar w oficjalnym komunikacie podaje, że rynek Indii jest rynkiem strategicznym dla polskiej firmy, co dodatkowo podkreśla istotę podpisanego kontraktu. Podpisana umowa, oprócz zapisów dotyczących samego dostarczenia 204 sztuk wozów WZT-3, objęła także swym zakresem pakiet wsparcia technicznego, a także finalnego montażu procedur odbiorów, testów gotowych wozów oraz świadczenia pomocy technicznej, która ma przyczynić się do uzyskania w indyjskich zakładach zdolności do produkcji wybranych podzespołów. Całkowita wartość dostaw dla armii indyjskiej sięga 275 milionów dolarów. Kontrakt realizowany będzie partiami zgodnie z przyjętym harmonogramem, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec 2014 roku. Związkowcy z Bumaru Łabędy są zadowoleni z podpisania z Indiami kontraktu na dostawę wozów zabezpieczenia technicznego, ale mają obawy, czy po redukcjach zatrudnienia firma podoła temu zadaniu. Również prezydent Gliwic obawia się, że gdyby okazało się, że kontraktu nie da się zrealizować, to gliwicka fabryka zapłaci takie kary, że zakład po prostu upadnie. Myślę, że załoga Bumaru Łabędzkiego nie jest zorientowana w tych problemach. Ponadto związki zawodowe, już nie mówię nawet o szeregowych pracownikach Bumaru, nie mają pojęcia, na jaką skalę miasto udzieliło pomocy Bumarowi, jak bardzo nas absorbuje ten zakład. Ja przypomniałem rozliczenie sprzed paru lat, kiedy to z należnych podatków, które miały wpłynąć do kasy miasta, nie uzyskaliśmy i to trwale żeśmy utracili te wpływy na kwotę znacznie przekraczającą 30 milionów złotych, czyli gigantyczne pieniądze. Teraz znowu rozliczenie podatku VAT, to jest podatek państwowy, nie miejski, ale tak jak powiedziałem, on nas też pośrednio obciąża. To już jest kwota ponad 50 milionów złotych. Następne miliony złotych to są rozliczenia podatku od nieruchomości, czyli naszego podatku, w zamian za przejmowane kolejne nieruchomości. To jest droga donikąd. Zakłady mechaniczne Bumar Łabędy dostarczą pierwszą partię wozów do Indii już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-3 powstał na bazie podwozia czołgu PT-91. Jego głównym przeznaczeniem jest obsługa techniczna czołgów uczestniczących w działaniach bojowych. Bumar podkreśla, że WZT-3 może pracować w każdych warunkach klimatycznych, od minus 25 stopni Celsjusza do plus 50.
Zagłosuj na swojego kandydata i wybierz gliwieckiego lidera społecznego oraz organizację pozarządową 2011 roku. Wśród głosujących zostanie rozlosowanych 30 podwójnych zaproszeń na galę rozdania nagród 13 kwietnia 2012 roku. W kategorii Gliwicka organizacja pozarządowa nominowano m.in. Gliwicki Klub Filmowy Wrota, Społeczne Ognisko Muzyczne w Gliwicach oraz Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe Szok Gliwice. Liderem społecznym może zostać natomiast np. Marcin Kondraciuk, Anna Jasińska czy też Waldemar Pigulak. Więcej informacji można znaleźć pod adresem widocznym na ekranie.